Czek, gdybyście kiwnął, to by stanęło. Sprawdź, czy już jedzie. Jedzie? No. No. Także proszę Państwa, proszę być z nami. Radio Tok FM, Eurokoncita, Barbie Baby, Langström Extra. Zaraz kichnę na to wszystko, bo w nosku swędzi. By ostatnio, co prawda, na temat tych firm pożyczkowych, tych firm bankowych wypowiadamy się. To co jest, to co jest. Ni w lewo, ni w prawo, tylko to co jest, to co jest. Jeżeli kręcą, jeżeli oszukują, jeżeli biorą na lichwę, to u nas to wszystko jest mówione. Zresztą ja sama zauważyłam, że Ziobro uwziął się na to wszystko. Ziobro ma usunąć wszystkie te firmy pożyczkowe, które biorą na lichwę, bo nie może być tak, że wpuszczono do Polski konia trojańskiego, że jest koń trojański i takie firmy biorą 2-3 razy tyle, wysysają z ciebie pieniądze i Polacy nie mają za co żyć i potem, że ich jeszcze i komornikiem straszą, komornik ściga. Janek Witek jak żył, to jak był na Bemowie, no bo mówimy tam o Woli, o Tesco Extra na Woli, to jak był u tych komorników, to mówi, że co jedna morda to żydowska. No tak Janek Witek. A zresztą umarł na zawał serca, no bo jeżeli miał problemy z opłaceniem w ogóle mieszkania, Janek Witek miał problemy z opłaceniem mieszkania. To jeżeli ludzie mają tego typu problemy i mają do czynienia z komornikami, to przecież człowiek no, wyzionie ducha wcześniej czy później. Jeżeli wpuszcza się konia takiego trojańskiego do Polski, który wysysa z siebie krew, powoduje twoją klęskę jak w Troi, dosłownie jak w Troi. No to kto na to pozwala? Jak to możliwe? A jednak linia rządząca PO do tego dopuściła i ta Plichowicz niech nie podskakuje, bo jeżeli dochodzi do morderstwa, jeżeli kobietę wywożą do lasu i ją palą w ogniu, bo ją wywalili z domu, palą w ogniu, proszę pani, no to chłopczyk stoi i się przysłuchuje, proszę państwa, co ja tu wygaduję, no, że pewnie jakieś głupoty, prawda? No dosłownie kobietę z domu wyciągnęli, spalili. Kobietę na wózku inwalidzkim z córką straż wyciągała przez korytarz. Gdzie? Na ulicę. A przecież to była osoba niepełnosprawna sensu stricto. Przepraszam, gdzie my żyjemy? Tak jak mówiłam, że więziennictwo tak jak na Kubie, czyli gdzie my żyjemy? W kraju trzeciego świata. Coś jedzie, choć do szwedzkiej podjedziemy.